dzisiejszych czasach jakość wody w kranach jest moim zdaniem co najmniej zadowalająca, a pomimo tego większość z nas woli kupować wodę do picia. Zobaczmy więc, jak wygląda kosztowe zestawienie wody kranowej względem wody ze sklepu. Koszt kranówki za litr jest pomijalnie mały w porównaniu do wody ze sklepu. Wprowadźmy więc do naszej symulacji szklany dzbanek filtrujący, aby mieć pewność, że nasza kranówka jest zdatna do picia. Koszt takiego dzbanka to około 80 zł i zabezpiecza nam przefiltrowaną wodę na 4 miesiące. W tym czasie, jeśli pijemy zgrzewkę wody tygodniowo, wydamy aż 192 zł w ciągu tego czasu. Każdy kolejny miesiąc to dodatkowy koszt 10 zł w przypadku dzbanka filtrującego na wymianę filtra oraz 48 zł na 4 zgrzewki wody. Także rocznie na zakup i eksploatację dzbanka wydamy jedynie 160 zł, podczas gdy na zakup wody w sklepie wydamy aż prawie 600. Łatwo więc obliczyć, iż stosując dzbanek zaoszczędzamy ponad 400 zł rocznie, nie mówiąc już o tym, że nie zaśmiecamy środowiska plastikiem. Daj znać, co sądzisz o tym porównaniu w komentarzu pod filmem. We'll be right back.